Zbliżają się urodziny mamy i chcesz zrobić jej personalizowaną koszulkę. Przyjaciółka urodziła dziecko i fajnie byłoby stworzyć dla niej coś wyjątkowego. A może szukasz pomysłu na dodatkowy zarobek i rozszerzenie swojej działalności o nowe usługi? Jeżeli tak, to świetnie się składa, bo pokażę Ci, w jaki sposób możesz ozdabiać tkaniny w domowych warunkach. Sposobów na ozdobienie tkanin jest naprawdę wiele. W tym i w kolejnych filmach postaram się pokazać Ci kilka najpopularniejszych opcji i wskazać ich wady i zalety. Pierwszym z nich jest tworzenie naprasowanek z folii flex. Folie możemy kupić w konkretnych kolorach o różnych wykończeniach. Mogą być to folie gładkie, błyszczące, matowe, brokatowe czy na przykład holograficzne. Możesz kupić je u nas docięte już do rozmiaru plotera lub cięte z rolki o szerokości 50 cm w sklepach branżowych. Jeśli masz szerszą folię, bez problemu możesz przyciąć ją do odpowiedniego formatu, tak aby zmieściła się na macie Twojego plotera. Folię flex możemy zaprasować na dowolnych tkaninach. Ozdobisz za jej pomocą bawełniane koszulki, torby, plecaki, czapki, trampki czy nawet skarpetki. Możemy ich używać także na ręcznikach czy dziecięcych zabawkach. Cięcie rozpoczynamy od ułożenia na macie folii flex sztywnym podkładem do dołu. Jeżeli Twój ploter na to pozwala, możesz wycinać folię także bez używania maty, aplikując ją bezpośrednio pod rolki plotera. Cięcie z matą pozwala natomiast na zniwelowanie ewentualnych zniekształceń wzoru. Po zdjęciu folii z maty odcinamy fragment nożyczkami i za pomocą narzędzia haczyk delikatnie zdejmuję niepotrzebne fragmenty folii. Kolejnym krokiem jest ułożenie napisu na torbie i wgrzanie go przez kilkanaście sekund za pomocą prasy Cricut. Wisienką na torcie jest zdjęcie folii ochronnej z projektu. Personalizowany worek jest już gotowy. Za pomocą folii flex możemy tworzyć także wielokolorowe projekty. W takim przypadku używamy kilku rodzajów folii, a każda z nich zostaje wycięta osobno. Nanosimy je na tkaninę w dokładnie taki sam sposób, używając prasy Cricut, ale zaprasowując każdą warstwę osobno. Praca z foliami flex ma wiele plusów. Świetnie sprawdzi się podczas tworzenia prostych wzorów i pozwala na używanie ich na wielu różnorodnych materiałach. Natomiast nie sprawdzi się w przypadku bardzo skomplikowanych grafik. Jeżeli planujesz tworzyć wielokolorowe projekty, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby obejrzeć kolejne filmy, w których pokażę inne techniki zdobienia tkanin, w tym metodę sublimacji.